Często słyszycie ode mnie słowo abstrakcja. Uznałem więc, że powinienem spróbować zdefiniować albo jeszcze lepiej wyjaśnić, co to jest abstrakcja. Istnieje przymiotnik abstrakcyjny. Abstrakcyjne może być pojęcie. Mamy sztukę abstrakcyjną. Istnieje też czasownik abstrahować. Można abstrahować od czegoś. No i jest rzeczownik abstrakt, który najczęściej oznacza przynajmniej dla mnie abstrakt publikacji naukowej. Abstrakt to streszczenie publikacji, jej krótka i treściwa esencja. Cechą, która łączy wszystkie te słowa, bez względu na kontekst ich użycia, jest wyciąganie esencji uogólnianie czegoś, co istnieje w realnym świecie. Mamy zatem realny, rzeczywisty świat i mamy świat idei, świat pojęć. Istotą abstrakcji czy abstrahowania jest przeniesienie jakiegoś konkretu z realnego świata do świata idei i pojęć. Dla mnie osobiście najłatwiejszym sposobem skonkretyzowania abstrakcji Swoją drogą konkretyzowanie abstrakcji to sprzeczność. Są figury i bryły geometryczne. Jeśli na przykład powiem: "Wskażcie mi kostkę", to moglibyście wskazać statek Borga. Albo na przykład kostki do gry. Narysuję je. To też są kostki. Moglibyście wskazać kostki do gry, wyglądające tak, kostkę Rubika, a nawet budynek w kształcie kostki. Budynek w kształcie kostki, albo pudełko w waszym domu. Wasz umysł ma ogólne pojęcie o tym, co to jest kostka. Od razu ją rozpoznaje. Takie ogólne pojęcie to właśnie abstrakcja. Esencja tego, czym jest kostka. To bardzo różne rzeczy. To przedmiot z plastiku, a te nawet nie są geometrycznie idealnymi kostkami, bo wszystkie ich rogi są zaokrąglone. To natomiast jest wielki statek kosmiczny, który, rzecz jasna, nie istnieje. To wytwór fikcji. Ale wszystkie mają w sobie tę kostkowatość. To właśnie jest fajne w geometrii, że potrafi wydestylować esencję kształtu z realnych przedmiotów. W geometrii istnieje esencja kostki, wyglądająca tak. To sześcian foremny. Bryła, której każda krawędź ma taką samą długość. Jeśli długość tej jest równa 1, to tej także i tej też. Nie potrzeba liczb. Wiadomo, że ten wymiar bryły jest równy temu wymiarowi i temu wymiarowi. Nie podaję ścisłej definicji. Chcę tylko podkreślić, że w geometrii istnieje ogólne pojęcie określające, czym jest idealna kostka. W realnym świecie idealne kostki nie istnieją. Gdybyśmy wzięli precyzyjną miarkę i zmierzyli te kostki do gry, ich krawędzie okazałyby się nierówne. Natomiast kostka, jako pojęcie abstrakcyjne, ma tę krawędź dokładnie równą tej i tej, jak również tej i tej. Wszystkie mają tę samą długość. Chodzi więc o przejście od konkretu, od realnego świata, o ile XXV wiek to dla was realny świat, do pojęcia, którego opisuję, idealnego pojęcia. Na pewno słyszeliście o abstrakcji w sztuce, na przykład o malarstwie abstrakcyjnym, jak ten obraz. Chodzi tu o to samo. W słowniku znajdziecie wiele definicji słowa abstrakcja, ale wszystkie mają tę wspólną cechę. Sztuka abstrakcyjna nie próbuje przedstawiać realnego świata tak, jak on wygląda. Jeśli weźmiemy na przykład sztukę renesansową, widać w niej dążność do pokazywania rzeczywistego wyglądu. Abstrakcjonista nawet nie próbuje przedstawić realnych rzeczy. Jego celem jest przekazanie czystej idei, a czasem wręcz samego wrażenia wywieranego przez kolor czy fakturę. To jest obraz Jacksona Poloka. Zdjęcie zrobił Steven Zucker, znany historyk sztuki. Jak widać, obraz niczego nie przedstawia. Polok nie próbował namalować żadnego psa, konia ani czegoś innego. Jego obraz jest pozbawiony, jest zupełnie oderwany od tego, co widzimy w realnym świecie. Ale znaczenie słowa abstrakcja nie ogranicza się do geometrii i sztuki. Można je odnieść do wszystkiego, co robimy. Nawet gdy o czymś mówimy, gdy używamy słów albo symboli, to są to abstrakcyjne pojęcia określające konkretne rzeczy istniejące w realnym świecie. Jeśli użyję słowa pies, to jest to symbol reprezentujący zestaw cech, które nasz umysł kojarzy z psem, na podstawie których nasz umysł rozpoznaje psa. Ma cztery łapy, klapnięte uszy i lubicie go głaskać. Uważa się go za najlepszego przyjaciela człowieka. Z tych cech składa się pies. To jego esencja znaczeniowa, mimo że przecież psy tak naprawdę bardzo różnią się od siebie. Z jednej strony mamy owczarka niemieckiego, a z drugiej małego pudelka, ale dostrzegamy w nich cechy abstrakcyjnego pojęcia o nazwie pies. Kolejnym poziomem abstrakcji jest użycie liter jako symbolu tego pojęcia. Nawet coś tak prostego jak liczba. Jak liczba? 5. Używamy jej tak często, że wydaje się nam czymś bardzo konkretnym, ale to abstrakcyjne określenie ilości czegoś. Mogę ją zapisać tak, albo tak. Albo jako liczbę rzymską. Albo tak. W każdym przypadku mamy do czynienia z symbolem pięciu jednostek czegoś. Gdybyśmy mieli. Gdybyśmy mieli wskazać pięć, pewnie wskazalibyśmy to. Ale to też jest symbol pięciu. Dość wysoki poziom abstrakcji. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co to jest abstrakcja. Jak widzicie, to jakby z braku lepszego słowa dość abstrakcyjne pojęcie nic konkretnego.